Funkcja f określona jest wzorem f od x równa się 2x do 3 dzielone przez x do 4 plus 1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Wtedy liczba f od minus pierwiastka z 2 jest równa. Żeby to obliczyć, to wystarczy po prostu, że we wzorze naszej funkcji f od x w miejsce xa podstawimy minus pierwiastek z 2. Czyli liczymy. Wartość funkcji f od argumentu x równego minus pierwiastek z 2. Podstawiamy w miejsce x w liczniku pod x minus pierwiastek z dwóch, czyli mamy minus pierwiastek z dwóch do potęgi trzeciej. Tu oczywiście między dwójką a x do trzeciej jest mnożenie. Możemy tu sobie zapisać w postaci kropki to mnożenie. No i w mianowniku robimy tak samo. Pod x podstawiamy minus pierwiastek z dwóch, czyli mamy minus pierwiastek z dwóch do potęgi czwartej plus 1. To się równa. No i musimy tylko policzyć te potęgi, uprościć to wyrażenie. Możemy sobie napisać na marginesie, żeby na spokojnie, powoli to policzyć, ile to jest minus pierwiastek z dwóch do trzeciej. Żeby to obliczyć, to możemy sobie rozbić to potęgowanie na dwa potęgowania. Czyli najpierw minus pierwiastek z dwóch podnieść do potęgi drugiej i pomnożyć przez jeszcze jeden minus pierwiastek z dwóch, to jest to samo co minus pierwiastek z 2 do 3. Łącznie wymnażamy tutaj 3 minus pierwiastki z 2. No i oczywiście pierwiastek z 2 do 2 to jest 2. Minus pierwiastek z 2 do 2 to również jest 2. Czyli tutaj mamy 2 razy minus pierwiastek z 2. Czyli możemy to prościej zapisać, że to jest minus 2 pierwiastki z 2. No to jeszcze policzmy, ile to jest minus pierwiastek z 2 do 4. Też tak na marginesie. No a to możemy zapisać w taki sposób, że to jest po prostu minus pierwiastek z dwóch do drugiej razy minus pierwiastek z dwóch do drugiej, to się równa to już ustaliliśmy wcześniej, że to jest po prostu 2, czyli tutaj mamy po prostu 2 razy 2, czyli 4. Czyli to nasze całe wyrażenie możemy zapisać, że jest w postaci w liczniku 2 razy minus 2 pierwiastki z dwóch, a w mianowniku mamy. 4 plus 1, czyli to się równa w liczniku mamy minus 2 razy 2, 4 pierwiastki z 2, a w mianowniku mamy 5. No i taką odpowiedź mamy pod, podaną w podpunkcie C.